No kochani, jest niedziela, już wieczorek. Tak mniej więcej wyglądam. Można powiedzieć, że już zbrązowiałam. Jest połowa mojego urlopu. Czuję się cudownie. Słoneczko jest na maksa. Słyszałam, że u nas w Polsce nawet spadło do 10 stopni. No to więc udało mi się uciec przed tym zimnem, wygrzać się, a jak wrócę, to mam nadzieję, że temperatura już skoczy. Co bym Wam chciała powiedzieć? Że takie urlopy są cudowne, takie wypoczynki są piękne. Zwłaszcza te spontaniczne, nieplanowane, niezamierzone, tym bardziej są wartościowe. Jak wcześniej wspominałam, jestem w Czarnogórze, może ktoś nie oglądał poprzedniego filmiku. Jak tu jest? Fantastycznie. Wszystko też zależy od nas, od naszego nastawienia, od tego, jak my się czujemy, jak to odbieramy. No, ja już troszeczkę mniej znoszę te upały. Kiedyś to byłam taka dziewczyna, która każdą temperaturę wytrzymała. No teraz niestety z wiekiem trochę już mniej, już mi doskwiera ta pogoda, ale daję radę, bo jest tu woda i można cały czas się zanurzać. Jak nie nad morzem, to tutaj w basenie. No to może tyle z takich wiadomości. A co bym jeszcze chciała powiedzieć, kochani? Chciałabym Wam powiedzieć, że warto zaczynać zmieniać w każdym okresie swojego życia. Można zaczynać podróże także. Ja dopiero zaczynam, także już dawno jestem po półmetku mojego życia, można powiedzieć, a moje życie się zmienia. To było kiedyś moim marzeniem, jeszcze jak byłam ho, trzy razy młodsza niż teraz i zawsze sobie marzyłam, bo ja tak lubiłam słoneczko, takie upały. Chciałabym być w jakimś ciepłym kraju. No niestety, nie byłam. Jakoś tak się dałam wkręcić w inny wir, w inny system. Robiłam dużo innych rzeczy i po prostu moje marzenie odłożyłam sobie gdzieś tam na półeczkę, do szkatułki i przeleżało ono sobie tyle czasu. No i leżało, leżało, aż sobie dojrzało któregoś dnia. I właśnie teraz jest taki moment, że mam dzieci duże, że nie muszę się o nie troszczyć, martwić, opiekować, więc postanowiłam zmienić swoje życie i zacząć żyć wyłącznie dla siebie. Właśnie, kochani, żyję wyłącznie dla siebie. Taka zmiana się naprawdę opłaca. Jeżeli zostawimy to wszystko, co jest takie niepotrzebne, a zaczniemy myśleć o sobie, wszystko się zmienia. Zaczynamy się zmieniać my. Pojawia się uśmiech na naszych twarzach. Zaczynamy się bawić życiem. Zaczynają nas inni dostrzegać. Zaczynają nas inni jakoś tam inaczej traktować. I jesteśmy bardziej doceniane, zauważane i tak dalej. Jak nie wierzycie, to po prostu to spróbujcie. Jak jeszcze nie wierzycie, że tak może być, że Wam się tak może wydarzyć, obejrzyjcie sobie moje wszystkie filmiki wcześniejsze, jaką ja przeszłam przemianę, jak zaczęłam się bawić, jak przestałam patrzeć, co kto mówi, co kto myśli, czy to wypada, czy to nie wypada. No i jestem na tym świecie, robię różne rzeczy, niezależnie od wieku, nie patrzę się, czy to wypada, czy nie wypada, po prostu mam ochotę tańczyć na ulicy, tańczę, mam ochotę wyjść na huśtawkę, wchodzę, mam ochotę wyjść na drzewo, wchodzę, mam ochotę, jak kiedyś wspomniałam, przejechać się na obcasach, na rowerku, właśnie to robię. Nie ma żadnych ograniczeń, uwierzcie mi, nikt nie może Was ograniczyć, jeśli się nie ograniczacie sami. Jeśli puścicie sobie wolną swoją wodę fantazji, jeśli przestaniecie myśleć, co powiedzą inni, Wasze sąsiadki, znajomi, rodzina, najbliżsi i tak dalej, to się po prostu uwolnicie, wyzwolicie i zaczniecie żyć dokładnie tak, jak Wy chcecie, a nie tak, jak co inni. No to ja Was kocham, pozdrawiam cudownie.
Już jest wieczorek. Moje tutaj współlokatorki poszły sobie na miasto. Ja właśnie wróciłam, bo poszłam troszeczkę wcześniej. Bo już po kolacyjce mi się nie bardzo chce. Bo skoro urlopuję, to urlopuję. No to tyle, kochani. I was bardzo kocham, całuję. Pozdrawiam. I kocham oczywiście całym sercem. I się wam wszystko, co najlepsze. Bo ja się tak czuję. I niech to leci do was, do każdego z was. Do ciebie też. Właśnie jak mnie obejrzałeś po raz pierwszy, to do ciebie też. No to buziaczki, kocham was bardzo.